Cześć, z tej strony Karolina Sobańska. Witam Was w kolejnym odcinku mojego podcastu, czyli w programie, do którego zapraszam wyjątkowych gości i rozmawiam z nimi o zdrowiu, ekologii, świadomym życiu, uważności, etycznej modzie czy psychologii. Moim dzisiejszym gościem jest Maciej Podgórski, fotograf oraz założyciel i strateg magazynu Craft. Craft to wciąż nowość na rynku wydawniczym, magazyn o designie i polskim rękodziele, stworzony właśnie przez Maćka i Malikę Ledeman, których miałam przyjemność poznać w zeszłym roku, jeszcze zanim Craft trafił na półki sklepowe, i muszę się pochwalić, że moje dwa artykuły trafiły do drukowanych wydań magazynu i dwa mniejsze felietony znajdziecie na ich stronie, stąd jest to projekt bardzo bliski mojemu sercu. W dzisiejszym odcinku poznajemy historię powstania Craftu, mówimy o tym, dlaczego warto zgłębiać temat świadomego podejścia do zakupów i przedmiotów. Pytam Maćka o to, gdzie w XXI wieku jest miejsce dla mediów drukowanych oraz jaką przewagę nad treściami w internecie mogą mieć treści analogowe, bo oboje zgadzamy się co do tego, że w dzisiejszym świecie pełnym zabiegania i zgiełku informacyjnego naprawdę niezbędne jest szukanie wyciszenia i uważności. Porozmawiamy też o tym, jak ważne jest opowiadanie historii o rzemieślnikach i wspieranie lokalnych twórców oraz jak odnaleźć autentyczność w dobie reklam i greenwashingu. Na sam koniec przypominam, że podcast znajdziecie na YouTubie w wersji wideo, a teraz zapraszam Was do wysłuchania rozmowy z Maćkiem Podgórskim. Maciek, bardzo się cieszę, że udało nam się spotkać na to nagranie i zacznę od tego, że Ty siedzisz w branży prasowej. W ogóle nie wiem, czy to jest dobre stwierdzenie. Dzisiaj zastanawiałam, czy coś takiego jak branża prasowa. Dobrze to ujęłam, jeśli chodzi o właśnie wydawnicza może? Tak, w ogóle też się cieszę, że się spotkaliśmy dzisiaj. Miło mi, że zostałem zaproszony. Myślę, że można powiedzieć, że jest coś takiego jak branża prasowa. Jest to jakby, powiedzmy, część branży związanej z mediami. Mhm. Natomiast no, prasa jest na pewno takim wycinkiem tej branży. Więc myślę, że tak, branża prasowa to jest dobre określenie. Chyba to, w czym aktualnie siedzę, chociaż też nie chcemy się zamykać jakby tylko na prasę. Ale zostańmy na moment przy tej prasie, bo dużo się mówi ostatnio o tym, że media drukowane, papierowe, powoli, używając kolokwialnego stwierdzenia, odchodzą do lamusa, że ludzie jednak przestają czytać, wolą kupować multimedialne wersje różnego rodzaju, czy magazynów, czy książek, czy w ogóle czytają rzeczy w internecie. Więc z Twojej perspektywy, z Twojego doświadczenia, rzeczywiście tak jest, że ten rynek ginie? Na pewno jest tak, że ten rynek się kurczy w jakimś stopniu, dlatego że internet go wypiera zwyczajnie i jakby nie ma co z tym dyskutować. To są po prostu fakty. Natomiast pewne jest, że jest rodzaj prasy czy rodzaj mediów drukowanych, które nie giną, a nawet bym powiedział, że rosną. I to są, można powiedzieć, niszowe media. Natomiast to, co jest istotne, to jest eksperckość jakby rzeczy, czy tekstów, czy kontentu, który się pojawia w tych mediach drukowanych. No bo teraz albo sobie weźmiemy takie, nie chciałbym tutaj rzucać nazw konkretnych wydawnictw, natomiast mieliśmy ostatnio w Polsce sytuację, gdzie bodajże dwa magazyny się zamknęły, czy są w trakcie zamknięcia. I to wynika z prostej przyczyny, że kontent, który był dostępny w tych magazynach czy w tej prasie, to był kontent, który jest również dostępny za darmo w internecie. Mhm. W związku z czym, no, dlaczego mamy płacić za prasę, jeżeli możemy sobie wejść. Ale dostępny przez to wydawnictwo? Że to wydawnictwo działało na... Nie, po prostu to nie są treści eksperckie. Jakby. Okay, to są treści, które są gdzieś tam dostępne na wielu witrynach, na wielu portalach medialnych, wirtualnych, Polskach, Onetach i tak dalej, Pudelkach, więc tego typu magazyny myślę, że mają małą szansę dzisiaj, żeby tak naprawdę zaistnieć, czy żeby przetrwać, tym bardziej, że jakby korzystamy z telefonów, korzystamy z komputerów, tabletów, gdzie mamy olbrzymi dostęp tak naprawdę do różnego rodzaju mediów i tego typu prasa wydaje mi się, że traci po prostu na znaczeniu. Natomiast jest też powiedzmy obszar prasy i mediów drukowanych, który niesie ze sobą jakąś eksperckość, po prostu unikatowość swoich treści, który nie zostanie wyparty, tym bardziej, jeżeli to są media, które mają troszeczkę cięższej wagi treści, bo widzimy jakby, że
ludzie dzisiaj nie chcą spędzać czasu po swojej pracy przed ekranem jakoś bardzo dużo i też uciekają troszeczkę do takiej, powiedzmy, do mediów analogowych, czyli powiedzmy drukowanych. I to się dzieje. I w momencie, kiedy mamy jakiś długi tekst, taki ciężki, który powiedzmy waży 40 tysięcy znaków czy 30 tysięcy znaków, to w internecie, kiedy my widzimy po prostu, że on jest do przewijania i scrollowania przez długi czas, to nie jesteśmy super chętni do tego, żeby go czytać. Więc wydaje mi się, że faktycznie rola tych mediów drukowanych, ona jest troszeczkę mniejsza niż to miało miejsce w przeszłości. Natomiast wydaje mi się, że to nie umrze i nie zginie i też jakby dlatego craft. Ale wiesz co, wydaje mi się, że coś w tym jest. Oczywiście zaraz przejdziemy do craftu, ale tak mówiąc o tym, że ciężko nam jest czytać na przykład na telefonie coś, co jest długie, to też mówi się sporo o tym, że ludzie coraz mniej czytają blogi. I to się moim zdaniem fajnie łączy, że nawet obserwując siebie, ja rzadko czytam jakieś długie teksty w internecie, natomiast jeżeli mam magazyn albo książkę, no to absolutnie mi to nie przeszkadza, a jednak na tym naszym urządzeniu jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że te treści są takie mocno instant, że jest jakaś krótka ciekawostka, jakiś krótki wpis, który my czytamy i na tym telefonie autentycznie nam się nie chce przyjmować dłuższych treści. To znaczy, bo to jest tak, my dzisiaj jakby jesteśmy przyzwyczajeni do tego, żeby w internecie nie tracić czasu na długie treści. Bardzo często dlatego, że po prostu jesteśmy w pracy przez 8 godzin i powiedzmy, że jesteśmy w stanie znaleźć chwilę czasu, żeby sobie coś przeskrolować na telefonie albo szybko wejść na jakieś media społecznościowe z poziomu komputera i sobie przelecieć je przez 2 minuty, ale za chwilę już musimy się zabrać za naszą pracę, więc my nie mamy czasu na to, żeby te treści czytać. A dwa, jesteśmy jakby, nasz mózg jest przyzwyczajony do tego, żeby sobie ułatwiać dawkę jakiejś wiedzy, bo dzisiaj dla nas wiedzą będzie zarówno jakiś tekst, ale jakąś wiedzą dla nas jest również zdjęcie z krótkim opisem tego zdjęcia. Dlatego na przykład wydaje mi się, że tak mocno Instagram wypiera Facebooka w tej chwili, dlatego że jest to łatwiejsza dawka jakiejś wiedzy dla naszego mózgu i jesteśmy w stanie dostać większy wycinek tak naprawdę jakiejś informacji, scrollując kilka zdjęć z krótkimi opisami, niż przeglądając Facebooka, gdzie mamy podlinkowane jakieś artykuły, czy jakieś dłuższe wypowiedzi po prostu. Dlatego wydaje mi się, że też blogi w wersjach internetowych po prostu są coraz mniej chętnie czytane. Tym bardziej jeszcze w świecie, gdzie mamy podcasty. I dzisiaj mamy bardzo łatwy dostęp do tych podcastów, które są darmowe. I no mamy takie czasy, że wszyscy się wszędzie spieszą. Dlatego jeżeli mamy taką możliwość ułatwienia sobie otrzymywania informacji i po prostu założenia słuchawek na uszy w drodze do pracy, samochodem, tramwajem czy na pieszo sobie posłuchania podcastu versus patrzenia się w ekran i słuchania i czytania bloga, to wybierzemy jednak, wydaje mi się, ten podcast. Dlatego jest taka fala wznosząca teraz dla podcastów, a myślę, że jednak w dół trochę idą blogi faktycznie. Teraz jak o tym mówisz, to wydaje mi się, że jednak fascynujące jest obserwowanie, jak zmieniają się te media społecznościowe, bo na przykład w kontekście filmów na YouTubie, to mimo wszystko nadal coraz, tak mi się wydaje, że jednak lepiej oglądają się krótkie, konkretne, dynamiczne treści. I tak samo, kiedy ja zakładałam podcast już prawie, no nawet nie prawie, 2 lata temu wpadłam ten pomysł, to też wiele osób mówiło, słuchaj, no ale kto będzie słuchał Ciebie przez godzinę? To jest mega długie, gdzie ludzie najchętniej oglądają filmy 4,5-minutowe. Ale to już jest inne medium i ono też służy nam w inny sposób, bo YouTube jest trochę właśnie jak ten Instagram, a wtedy ten długi podcast jest jak taki artykuł w magazynie. Zgodziłbyś się z tym porównaniem? Na pewno na wszystko jest miejsce jakby i tak samo jak masz miejsce na filmiki na YouTubie 8-minutowe, tak samo masz miejsce na filmiki godzinne i takie treści trochę dłuższe i jakby jest grupa użytkowników, która sobie puszcza wieczorem content 8-minutowy i chce się po prostu chwilę gdzieś tam wyluzować czy posłuchać czegoś lżejszego, co trwa 8 minut, a jest grupa docelowa, która chce czegoś na przykład takiego bardziej, powiedzmy, dokumentalnego, co im da jakąś wiedzę i jakiś zastrzyk wiedzy. No wiadomo, że w 8 minut ciężko jest tak naprawdę rozwinąć jakiś temat na tyle mocno, żeby komuś dostarczyć jakąś dużą dawkę wiedzy, natomiast przez godzinę już jak najbardziej jest na to czas i czy to przez podcast, czy po prostu przez zrobienie jakiegoś vloga na dany temat.
Więc wydaje mi się, że podobnie jest właśnie z tematem tekstów i prasy, że jest miejsce też na to, żeby były jakieś krótsze treści, które my na przykład wrzucamy na stronę www i na to faktycznie jest miejsce i wydaje mi się, że tam osoby, które szukają jakichś tam mniejszych treści, to mogą sobie je znaleźć. Natomiast jeżeli chodzi o taką dłuższą treść faktycznie, no to tylko analogowo, tak żebyśmy sobie mogli to zacząć, później do tego łatwo wrócić, bo jednak to, co w internecie jest, to często jest tak, że zaczynamy coś czytać w internecie, za chwilę coś nas odwróci naszą uwagę i już do tego nie wracamy po prostu, bo tak skaczemy po stronach internetowych i tak skaczemy po różnych kanałach, że jakby często nie wracamy do tego, co zaczynamy czytać, a okazuje się to za długie, żeby to skończyć gdzieś tam w danym momencie. I wtedy odpowiedzią może być czasopismo, magazyn. Tak. Powiedz mi, bo jestem ciekawa, powiedziałeś, że właśnie chodzi o to, żeby teraz bardziej iść w treści eksperckie i to jest to, czego szuka współczesny, głównie, generalizując oczywiście, czego szuka współczesny czytelnik lub co może pomóc też mediom drukowanym jakby przebić się w obliczu tego zalewu informacjami zewsząd i na różnych platformach, ale jednak nawet jak teraz wejdziesz do kiosku czy do księgarni, to tych magazynów jest mnóstwo. Jakby czy rzeczywiście nadal są nisze w sytuacji, w której masz, ja mam wrażenie, że już jest gazeta na każdy temat, jakby gdzie ty znalazłeś, gdzie znaleźliście wasze miejsce właśnie w tym świecie prasy? Wiesz, z nami to tak naprawdę było trochę tak, że to nie był pomysł na biznes, że my po prostu stwierdzamy, że jest teraz nisza taka i taka, w którą trzeba wejść, bo to jest dobry interes, tylko jakby my założyliśmy wydawnictwo dlatego, że my nie mieliśmy czego czytać tak naprawdę i jakby stąd się w ogóle zrodził pomysł, żeby wejść w taki tytuł jak Kraft, który jest tytułem specyficznym, bo jest dosyć niszowym magazynem, ale tak jak mówisz, no na wszystko jest miejsce. Dzisiaj jest magazynów faktycznie w salonach z kolportażem. Masa. Od po prostu magazynów bardzo technicznych, po magazyny takie bardzo hobbystyczne, o wędkowaniu czy o szydełkowaniu. Na wszystko jest miejsce i wszystko się sprzedaje i ma jakąś tam swoją niszę, więc jeżeli chodzi o nas i o nasz pomysł, to jakby wyniknęło z naszej potrzeby. My nie mieliśmy o czym czytać. Ja kiedyś byłem fanem takiego magazynu Mailman, który po prostu bardzo fajne miał treści dla facetów, ale nie tylko. Był po prostu dobrze dziennikarsko przygotowany i mnie tak naprawdę w Polsce brakowało takiego magazynu, który by się naprawdę dobrze czytało, który by miał dużo, dużo treści. Jak sobie wsiadam w pociąg, to ja sobie go przeczytam w jedną stronę i potem będę dalej czytał w drugą stronę i gdzieś tam te treści mnie nie zanudzą. Więc w zasadzie to był taki bodziec, żeby w ogóle zacząć myśleć o czymś własnym. Może zapytam tak trochę pod włos, ale wiem, że pracowałeś też na jakby w tej branży, chciałam powiedzieć gazeciarskiej, ale to już źle brzmi, prasowej. Może być gazeciarska. Z tego, co wiem, przez wiele lat też byłeś, dobrze pamiętam, że byłeś redaktorem naczelnym, tak? I ile to było lat? Łącznie ponad 5. Trochę ponad 5. Byłem redaktorem naczelnym 3 magazynów łącznie, które też stworzyłem jakby od zera. Tak w zasadzie się ta moja przygoda z wydawnictwami zaczęła, że ja trafiłem w sumie do tej branży medialnej zupełnie z przypadku, bo jakby moim takim backgroundem jest branża sprzedażowa i gdzieś tam to zarządzanie sprzedażą. Natomiast faktycznie trafiłem do wydawnictwa i okazało się, że te media drukowane są mi bardzo bliskie i gdzieś tam to jest coś, co chciałbym robić dalej gdzieś tam w swojej karierze. Akurat okazało się, że gdzieś tam mam też smykałkę do tworzenia zupełnie nowych mediów, więc te 3 magazyny stworzyłem dla wydawcy, u którego w tym momencie pracowałem. No i stwierdziłem, że kolejny, który już będę zakładał, to chciałbym jednak pod swoim własnym wydawnictwem założyć. Tak też zrobiliśmy razem z Maliką, która zresztą ze mną pracowała też w tamtych projektach. Bo wiesz, ja się nad tym zastanawiałam przed naszą rozmową, że pracowałeś na takim wysokim stanowisku, gdzie zakładam, że masz dosyć dużą autonomię, jeśli chodzi o to, jak powstaje ten magazyn, ale jednak z jakiegoś powodu czegoś musiało brakować tym projektom, a teraz wnioskujesz, że po prostu one nie były twoje, jeśli chodzi o
może o jakby genezę samą. Tak? I wiesz co, to było zupełnie co innego, dlatego że to wydawnictwo, w którym ja pracowałem, to było wydawnictwo, które tworzyło głównie jakby powiedzmy w 90% magazyny B2B, czyli jakby magazyny skierowane do biznesu, bardzo eksperckie. Takie, które docierają do konkretnych osób na konkretnych stanowiskach w danej branży. Czyli my pisaliśmy eksperckie treści, ale skierowane do biznesu. Raczej nie, to nie było takie B2C. Mhm. Jednak ja zawsze chciałem robić magazyn B2C. B2C, czyli business to consumer, tak? Żeby... Tak, dokładnie, dokładnie. Czyli powiedzmy dla Kowalskiego, który jakby może być potencjalnie zainteresowany naszymi treściami, albo my będziemy chcieli sprawić, żeby on był tymi treściami faktycznie zainteresowany, czyli my nie chcemy docierać tak do końca do biznesu po prostu. W takim razie, jak zrodził się w ogóle pomysł na Kraft? Czas na opowieść. Jasne, dobrze, okej, czas na opowieść. Zatem to wszystko się zaczęło od tego, że współpracowałem już przy jednym z projektów z Maliką Ledeman, która jest aktualnie redaktor naczelną Kraftu. Pozdrawiamy. Pozdrawiamy, tak, tak. I to było tak, że przeprowadzałem z nią jako jej szef, po prostu były szef, taką rozmowę roczną, wiesz, jak to jest w takim już dużym wydawnictwie, można powiedzieć, trochę korpo wydawnictwie, ze swoimi pracownikami się przeprowadzało takie roczne rozmowy. Gdzie widzisz siebie za 5 lat i w ogóle jak się tobie pracuje aktualnie, co byś zmieniła i tak dalej, i tak dalej. I podczas jednej z takich właśnie rocznych rozmów padło pytanie: Malika, to gdzie ty siebie widzisz za 5 lat? No i Malika bez ogródek powiedziała mi, że słuchaj Maciej, no nie będę ukrywała, że ja bym chciała po prostu swój magazyn B2C, taki, który będzie gdzieś tam z moimi zainteresowaniami się zgrywał, otworzyć. No a ja nie zachowałem się jak zwykły szef po prostu, który powinien powiedzieć, no ale jak to, ty nie chcesz tutaj dalej w tej firmie, wiesz, swoich kompetencji rozwijać i wspinać się dalej po szczebelkach kariery. Nie, to tak nie wyglądało. Ja powiedziałem wtedy, że słuchaj, ja też mam chyba taki plan, więc może miejmy po prostu otwarte głowy i pomyślmy o czymś faktycznie. I tak to się w zasadzie zrodziło. I to było takie trochę pół żartem, pół serio, mam wrażenie. Do momentu, kiedy faktycznie w mojej głowie pojawił się pomysł Kraft. Po prostu. Jakby pomyślałem, że bardzo mnie interesuje w zasadzie branża wytwarzania takiego rzemieślnictwa, ale też wytwarzania w sposób zrównoważony i tak naprawdę jakby to należało do moich zainteresowań. Natomiast nie miałem tak naprawdę źródeł, z których ja mógłbym czerpać. Były źródła internetowe, absolutnie, i one są w dalszym ciągu, natomiast ja potrzebowałem również czegoś analogowego, z czego mógłbym korzystać i tak naprawdę jakby mam wrażenie, że trochę jest inny odbiór magazynów analogowych, a tego, co mamy w internecie. To się troszeczkę inaczej odbiera. Więc stwierdziliśmy, że to jest coś, co byśmy chcieli robić. Powstał pomysł, jak to ma wyglądać. Wiele nocy po prostu spędzonych na tym, żeby opracować w ogóle koncepcję tego magazynu, o czym my tak naprawdę chcemy mówić ludziom, jakie będą założenia. No i później już powiedzieliśmy sobie A, trzeba było powiedzieć B. Koniec końców otworzyliśmy po prostu spółkę, swoje wydawnictwo. I działamy. Ale powiedziałeś, że narodził się Kraft. Chodzi o to, że to hasło, to słowo zaczęło się od niego? Na dobrą sprawę to wiedzieliśmy, że chcemy pisać o wytwarzaniu. Z wytwarzaniem kojarzy nam się Kraft, czyli rzeczy kraftowe takie, które są wykonywane pracą ludzkich rąk. Więc jakby jedno się połączyło z drugim. Też nie chcieliśmy robić tego Kraft przez C, bo jednak bardzo mocno w tym magazynie też stawiamy na polskich rzemieślników i polskie rozwiązania. Więc chcieliśmy, żeby to było po prostu przez K, tym bardziej, że to było takie bardziej nasze, czuliśmy. I w ten sposób jakby do tego tematu podeszliśmy. Więc najpierw chyba zrodziło się w mojej głowie, żeby to było o tematach rzemieślniczych związanych z wytwarzaniem, z równowagą. Później wpadliśmy na to, żeby to było Kraft przez K. No a później jakby dorobiliśmy, a może dorobiliśmy to jest złe słowo, ale wpadliśmy na pomysł, że tak naprawdę ten Kraft się łączy z wieloma innymi tematami i to będzie bardzo spójne, jeżeli to zrobimy po prostu pod jednym szyldem i w jednym wydawnictwie. I tak,
I tak też zrobiliśmy. To powiedz mi, jakie macie działy w Krafcie? Jakby o czym mówicie? Bo na początku ktoś mógłby stwierdzić, że to jest po prostu magazyn o polskich rzemieślnikach, kropka, o wytwarzaniu rzeczy, może mnie to w ogóle nie interesuje. Ale tak jak mówisz, idzie za tym o wiele więcej, idzie za tym też taki, no nie chcę powiedzieć ideologia, bo to też się trochę negatywnie kojarzy, ale jest to też taki światopoglądowy magazyn. Wiesz co, ja nie wiem, czy w zasadzie wymienianie działów to, to będzie takie dobre, dlatego że nasze działy są niedosłowne. To jest trochę gra słów w tych działach, więc myślę, że może lepiej byłoby, gdybym faktycznie opowiedział po prostu o czym my piszemy, jaki jest przekaz samego Kraftu, więc tak jak mówiłem, rzemieślnictwo to jest powiedzmy ten punkt wyjściowy, natomiast to się wiąże bardzo mocno z równowagą i z wytwarzaniem takim zrównoważonym i ogólnie z życiem zrównoważonym, bo tak naprawdę my jesteśmy otoczeni przedmiotami, tak jak tutaj siedzimy, czy tak jak gdziekolwiek idziemy, tam wszędzie się pojawiają jakieś przedmioty, a jeżeli się pojawiają przedmioty, to pojawiają się zakupy i pojawia się wytwarzanie. Więc dzisiaj w dobie problemów tak naprawdę związanych ze zmianą klimatu i tego, że nie idziemy w zbyt dobrym kierunku jako ludzkość, wydaje mi się, że trzeba głośno po prostu mówić o tym, w jaki sposób nie wpływać negatywnie na te dalsze zmiany i robić coś dobrego po prostu, bo tak naprawdę możemy małymi kroczkami wiele zmieniać i wydaje mi się, że w tym jest całe clue. Więc Kraft tak naprawdę, całe to wytwarzanie i całe to rzemieślnictwo jest bardzo mocno związane z tym, żeby to robić we właściwy sposób i dzisiaj codziennie robimy jakieś tam zakupy, codziennie my dokonujemy jakichś wyborów zakupowych i tak naprawdę ważne jest to, żebyśmy my dokonywali tych wyborów w sposób świadomy. I to jest jakby bardzo ważne, więc my w Krafcie bardzo dużo miejsca poświęcamy na temat tej świadomości zakupowej i też próbujemy ludziom tłumaczyć, co jest po prostu godne uwagi, co nie do końca, na co zwracać uwagę przy swoich zakupach, dlatego że dzisiaj też jakby w momencie, kiedy wszystkie działy marketingu i PR-u w dużych firmach sobie zdały sprawę, że teraz trend eko jest po prostu super ważny, więc nagle na wszystkich opakowaniach jest napisane, że to jest eko produkt, co nie do końca jest zgodne z prawdą. Więc też my chcemy ten mit trochę obalać, chcemy jakby edukować też ludzi i pokazywać im, że no nie warto do końca wierzyć we wszystko, bo to nie tędy droga i teraz to, że wszyscy napiszą, że mają produkty eko i są biodegradowalne, no nie zawsze tak niestety się dzieje, więc dużo też uwagi na to poświęcamy, więc powiedzmy ta świadomość zakupowa to jest jeden też z takich filarów, na których Kraft się opiera. To jest moim zdaniem też o tyle ciekawe, że właśnie wasz podtytuł, o ile go dobrze powiem, to jest rzecz o ludziach, ludzie o rzeczach, tak? Bardzo dobrze. Jest, udało się. No, parę razy tam przeglądałam, więc powiedzmy, że zostało w głowie. Niemniej, co chcę powiedzieć, to ktoś może uznać, że to jest trochę sprzeczne, tak? Że mówicie o zrównoważeniu i o odpowiedzialnym kupowaniu, ale z drugiej strony piszecie o rzeczach, czyli de facto to w jakiś sposób też napędza konsumpcję, ale chyba właśnie ludzie muszą zobaczyć, że zakupy są zakupom nierówne, bo tak jak powiedziałeś, otaczamy się rzeczami, czyli no, każdy z nas potrzebuje stołu. To jest dobry przykład, bo siedzimy przy stole, więc tak. Dla osób, które nas oglądają, to już jest w ogóle super przykład. Więc potrzebujemy stołu. Oczywiście byłoby fajnie, gdyby każdy mógł sobie ten stół wziąć z jakiegoś sklepu z antykami albo w ogóle ze śmietnika i to byłoby na pewno bardzo zrównoważone, ale umówmy się, też trzeba myśleć racjonalnie i potrzebujemy czasem ten stół kupić i fajnie, że jest jakieś medium, które może skłoni nas do refleksji, skąd go wziąć, tak? Że jeżeli kupimy go w jakimś sklepie o nazwie X, to będzie to miało takie konsekwencje na przykład dla planety czy dla lokalnych wytwórców, a jeżeli właśnie skorzystamy z usług kogoś, kto tworzy w sposób zrównoważony, możemy tym sposobem napędzać gospodarkę, bo też jest to ważne, tak? Bo nie staramy się wyżyć, znaczy to jest istotne po prostu, żeby nasza ekonomia gdzieś tam dalej się rozwijała, ale wtedy inwestujemy te pieniądze w lepszy sposób i ja uważam w ogóle, wierzę w głosowanie portfelem, więc czy macie na przykład takie zarzuty właśnie, że w jaki sposób to ma być zrównoważone, skoro nadal jest konsumpcja, czy właśnie stawiacie, jasno ogłosicie, czym jest to kupowanie w waszym rozumieniu, to świadome kupowanie? Wiesz, jakby nie dajmy się zwariować, jakby żyjemy w takim świecie, gdzie jesteśmy tak naprawdę sterowani przez marketing i tak
już działy reklamy są w stanie wpłynąć na nasze decyzje zakupowe, że trochę tracimy nad tym kontrolę, ale właśnie jakby też po to craft, żebyśmy tę kontrolę mogli odzyskać w jakiś sposób i no, nie możemy nagle po prostu stać się pustelnikami, wiesz, no, to nie będzie tak, że wszyscy zaczniemy mieszkać w chatce po prostu w lesie i będziemy samowystarczalni, nie będziemy musieli niczego kupować. Kupujemy codziennie, jakby to się dzieje i wydaje mi się, że trudno jest od tego uciec, więc jakby nadal mamy jakieś tam potrzeby i też w XXI wieku straciliśmy trochę taką zdolność do wytwarzania rzeczy samodzielnie i naprawiania rzeczy samodzielnie, tak jak ja pamiętam. Mój dziadek naprawiał wszystko absolutnie, mimo że był niewidomy, to jak zepsuło się żelazko, to nie naprawił po prostu. Miał też wykształcenie związane z elektryką, ale potrafił naprawić czy pralkę, czy żelazko i też te przedmioty były robione w taki sposób, że dało je się domowymi sposobami naprawić. Dzisiaj mamy wszystko tak nafaszerowane elektroniką i tworzone w taki sposób, żeby to się po prostu w jakiś tam sposób psuło po jakimś czasie i żebyśmy nie byli wcale w stanie naprawić tego w domu. Więc wydaje mi się, że my mamy jakąś kontrolę nad rzeczami, które kupujemy i jeżeli będziemy dokonywali świadomych decyzji, to po prostu A. Będziemy sprawiali, że te przedmioty będą się mniej psuły, bo będą lepszej jakości. B. Być może będziemy w stanie je samodzielnie naprawić. Mam nadzieję, że też będzie społeczeństwo szło w tym kierunku i tak naprawdę nawet już widzę, że przedszkola teraz i szkoły podstawowe się nastawiają na to, żeby z powrotem na technice uczyć się naprawiania czegoś, tworzenia czegoś własnymi rękami. Albo nawet bardzo gotowania, dobrze, tak, bardzo tego dobrze, też już nie umiemy. Tak, że to w tym kierunku idzie to bardzo dobrze, ale no, tak jak mówię, no, my tych przedmiotów potrzebujemy, więc te nasze decyzje tak naprawdę znaczą wszystko dzisiaj. I wiesz, ja sam żyłem przez wiele lat w takiej pułapce trochę, patrząc na wszystko portfelem, no bo też... Trzeba sobie powiedzieć, że te lepsze przedmioty wytwarzane, powiedzmy, bardziej kraftowo są droższe. Natomiast trzeba sobie zrobić w głowie taką prostą kalkulację. Ja sam żyłem przez jakiś czas w takim przeświadczeniu, że nie będę wydawał 150 zł na t-shirt, bo to jest strasznie drogo, więc kupię w sieciówce t-shirt za 40 zł czy za 50. No to jest tanie i w ogóle zaoszczędzę. To tak nie jest, bo po prostu wydawałem 50 zł na t-shirt, który po kilku praniach jakby ulegał zniszczeniu, tworzyły się takie mikrodziurki, które się po prostu powiększały. No i za chwilę kupowałem po 3 miesiącach czy po 2 miesiącach kolejny t-shirt. I tak naprawdę dzisiaj wydając 150 zł za koszulkę, co się jakby z perspektywy czasu może wydawać w ogóle, co za burżuj, wydał 150 zł na t-shirt, ale nie, powodzi tak naprawdę... Się. Ja jestem w stanie zaoszczędzić na tym, że wydałem te 150 zł na t-shirt, bo ja po prostu chodzę w tym t-shircie 2 albo więcej lat. Więc to jest prosta kalkulacja. I więc z jednej strony na dobrą sprawę ja zaoszczędziłem, a z drugiej strony miałem jeden t-shirt, czyli nie przyczyniłem się do produkcji kolejnych śmieci. Tak, śmieci. No, jakby trzeba sobie to powiedzieć, to są śmieci, więc te decyzje zakupowe raz, że wpływają pozytywnie na zasobność naszego portfela często. Wbrew pozorom. A z drugiej strony no, nie generujemy po prostu tak dużo śmieci, więc craft, rzecz o ludziach, ludzie o rzeczach. Więc jakby my opowiadamy też historie, które stoją za przedmiotami, opowiadamy historię ludzi, którzy te przedmioty wytwarzają, które są bardzo często ciekawe. Mnie na przykład interesuje to, w jaki sposób powstaje jakaś rzecz i fajnie jest mieć coś z duszą po prostu, gdzie ktoś to robi z pasją i robi to w 100% siłą swoich dłoni i to jest po prostu dobra rzecz, którą masz w domu i też ja wychodzę z założenia, że lepiej zainwestować w jedną rzecz, która będzie naprawdę długo w tym domu nam służyć, niż po prostu kupowanie takich śmieci. Po prostu. Ale super, że o tym mówisz, bo miałam teraz ostatnio taką refleksję, że bardzo wiele rzeczy, które nas otaczają, my bierzemy za pewnik. To jest, w ogóle nie podważamy tego, skąd one się wzięły i czułam się trochę jak takie małe dziecko, które odkrywa świat, bo tak pamiętam, że właśnie siedziałam u siebie na kanapie i sobie tak myślę, kurczę, jakby ile różnych procesów i czynników wpłynęło na to, że ta kanapa jest teraz u mnie. Jakby tyle było różnych kanałów jakby produkcji czy dystrybucji poszczególnych części od pierwszego jakiegoś tam włókna, ale też wiadomo, że nie wiem, nogi są zrobione z czegoś innego, jakieś łączenia są zrobione z czegoś innego,
A ja po prostu mam kanapę. I ja kupiłam, poszłam do sklepu i w sklepie była kanapa, a tak samo, nie wiem, kiedy kupujemy kawę, tak? Klikamy przycisk i kawa się robi, a kiedyś już nawet przytaczałam chyba w jakimś podcaście właśnie rozmowę z moją babcią, która narzekała na cenę kawy w jakimś markecie. I ja mówię, babciu, no ale pomyśl sobie, jak kupiłaś to w tym sklepie, no to ta kawa musiała przyjechać do ciebie z drugiego końca świata i ty chcesz, żeby ona kosztowała 3,50, to co ma z tego ten plantator, który z tego żyje? No i oczywiście z całą miłością do mojej babci, też wiadomo, jest to różnica pokoleń, zupełnie inne czasy, w jakich żyjemy, ale wydaje mi się, że jesteśmy teraz w tak uprzywilejowanym miejscu, gdzie mamy wszystko, o czym marzymy, podane na złotej tacy, że to ja na przykład czuję się w obowiązku, żeby się chociaż dowiedzieć, do czego się przyczyniam swoimi wyborami. I też mam wrażenie, że to, co bardzo się sprawdza na ludziach, to właśnie ten czynnik osobisty, o którym powiedziałeś, właśnie opowiadanie historii o tym, kto to stworzył, bo wtedy to przestaje być anonimowe i nagle ten surowiec już nie jest po prostu materiałem, z którego coś tworzymy, tylko to jest dzieło czyjejś pracy i chętniej to wspieramy. Czy właśnie dlatego też przedstawiacie w krafcie konkretnych ludzi, którzy stoją za daną marką czy przedsięwzięciem? Tak, absolutnie. Jakby te historie są z naszej perspektywy ważne, żeby opowiadać, kto stoi za wytwarzaniem danych rzeczy. Te historie są też bardzo często ciekawe i tak naprawdę wydaje mi się, że takie tworzenie z pokolenia na pokolenie jest bardzo interesujące. Dlatego też chcemy o tym mówić. To też jest coś, co trochę zanika i dzisiaj nam w Polsce brakuje często fachowców, dlatego że ta wiedza nie jest przekazywana, dlatego że to młode pokolenie często nie było do końca tym zainteresowane, ale widzimy też, że ten trend się troszeczkę odwraca i teraz idziemy znowu z powrotem w tym kierunku. Zresztą wiele jest takich aspektów. Mam wrażenie, że my wracamy do rzeczy, które były kiedyś, bo jednak trochę, mam wrażenie, jako ludzkość poszliśmy w takim kierunku, że to nie do końca się wszystko sprawdza. Więc trochę do tego wszystkiego wracamy. Natomiast jeszcze wspominając o takich filarach, w zasadzie na których stoi craft, to jakby poza rzemieślnictwem, opowiadaniem tych historii o przedmiotach, o wytwarzaniu i o tej równowadze, to jakby ta równowaga też skupia się z jednej strony jakby na kupowaniu przedmiotów i na decyzjach zakupowych, z drugiej strony na wytwarzaniu, czyli opowiadaniu tych historii i opowiadaniu w ogóle co i dlaczego warto kupować i na co też zwracać uwagę przy decyzjach zakupowych i to przy modzie, i jeżeli chodzi o modę odpowiedzialną, jeżeli chodzi o architekturę, jeżeli chodzi o takie przedmioty codziennego użytku, tych aspektów jest tak naprawdę wiele, no bo tych zakupów, te zakupy, które się pojawiają w codziennym życiu, tak naprawdę się rozbijają o bardzo też wiele różnych rzeczy po prostu, ale takim kolejnym tematem, o którym my też wspominamy w krafcie, to jest po prostu takie wrzucenie trochę na luz, więc też jakby wiadomo, że dzisiaj dużo pracujemy w XXI wieku i też my podpowiadamy takie rzeczy, które możemy robić, żeby troszeczkę dać bieg niżej i się wyluzować. Też robimy reportaże z ciekawych miejsc w Polsce, które można odwiedzić, żeby trochę się zapomnieć i zgubić, a nie jakby cały czas być w tym toku pracy i codziennego otwierania laptopa, nawet w wieczornych godzinach, bo jeszcze jednak rano będzie jakiś projekt do zrobienia i w ogóle dzisiaj po prostu jesteśmy bardzo mocno zmęczeni i też przepracowani, więc warto znajdywać takie miejsca, które są zupełnie odcięte i takie mocno alternatywne, więc też o tym piszemy, robimy takie reportaże z takich miejsc, ale też stawiamy na jakieś metody medytacji i trochę takiego, może uduchowienia to nie jest dobre słowo, ale powiedzmy takiej obecności po prostu w danej chwili, bo też craft to jest taka obecność i też takie życie w filozofii slow. Ale czy też właśnie nie jest tak, że jak popłynęliśmy trochę na fali konsumpcji, to tak samo jest i to się nie sprawdziło do końca, tak jak mówisz, że właśnie obserwowaliśmy tego, ale zaczynamy wracać do tych korzeni pod kątem właśnie na przykład rzemiosła. Tak samo jest trochę w przypadku naszej psychiki, że tak bardzo chcieliśmy się stymulować z każdej możliwej strony i się dowiadywać i być na bieżąco, być w kontakcie. I też ludzie właśnie odbili się od jakiejś ściany i myślą sobie, okej, to teraz muszę zacząć robić mniej. Czyli jakby jesteśmy trochę w takim momencie, gdzie
w wielu sferach życia musimy robić zwrot i jakby przewartościować też to, jak żyliśmy do tej pory. Wiesz, ja mam wrażenie, że dzisiaj trochę jesteśmy w takim miejscu, że ludzie zaczynają się budzić i otwierać oczy po prostu na pewne tematy i zdają sobie sprawę z tego, że okej, jestem w jakimś kołowrotku po prostu dla chomika i pędzę strasznie szybko i w zasadzie nawet nie do końca wiem, jak się zatrzymać. Bardzo dużo pracuję, moja kariera się w jakiś sposób rozwija, ale jakby nie daje mi to tak naprawdę szczęścia i spełnienia i teraz co muszę zrobić, żeby było dobrze. Więc wydaje mi się, że ta świadomość jest bardzo, bardzo ważnym aspektem jakby w osiągnięciu spokoju ducha i takiej równowagi, bo jeżeli nie mamy tej równowagi, no to absolutnie nie będziemy szczęśliwi, więc o tym też mocno chcemy mówić i to też mocno po prostu podkreślać, żeby się nie zapędzić w ten kozi róg po prostu. A powiedz mi, co tobie daje taką równowagę? Ja nie ukrywam, że chyba natura i po prostu spacery gdzieś tam po lesie, czy jakieś biwaki, bo też jakby wiadomo, mając wydawnictwo, gdzie nie jest to wielkie wydawnictwo, gdzie pracuje 250 osób nad projektem, tylko tak naprawdę kilka osób, to dużo, dużo się pracuje przy takim projekcie, tym bardziej, jeżeli się tym projektem też zarządza. Wiadomo, że łatwo się gdzieś tam czasami złapać na tym, że robisz więcej niż tak naprawdę kiedyś pracowałeś, ale jakby mamy misję, więc to też napędza w fajny sposób. Natomiast, żeby się nie dać zwariować, to ja po prostu uciekam w naturę, czyli biorę Joannę, swoją żonę, do lasu i albo robimy jakiś długi, długi, długi spacer, taki powiedzmy kilkugodzinny, albo po prostu w ogóle robimy sobie biwak w lesie. Zresztą ja uwielbiam biwaki takie zimowe, też trochę hardkorowe, które sprawiają, że zupełnie nie martwisz się jakby o pracę i o poniedziałek, tylko martwisz się o to, żeby czy rozpalić ognisko, czy uda się rozpalić ognisko po prostu, kiedy jest zamknięte drewno i jakoś tam ogrzać przed pójściem spać, więc to na pewno bardzo, bardzo fajnie ładuje baterie. Zresztą jest ta japońska filozofia Shinrin-yoku, czyli tych spacerów kąpieli leśnych tak naprawdę, które sprawiają właśnie, że ten poziom kortyzolu spada, totalnie gdzieś tam luzujesz się i możesz łatwo naładować baterię właśnie przez przebywanie wśród zieleni. Więc to jest jeden z takich moich sposobów. Fotografia pewnie jest też jednym z takich sposobów gdzieś tam robienie zdjęć. To myślę, że to jest coś, co mi daje relaks. Ukulele też. O. Tak, ostatnio w ogóle dostałem też... To jest jakaś nowa zajawka? Tak, dostałem, dostałem od Asi na urodziny właśnie ukulele i sobie tam brzdąkam. Co prawda mam jedną melodię, którą katuję chyba od 3 miesięcy cały czas. Asia już nie może tego słuchać, ale to też mnie gdzieś tam luzuje. I faktycznie jeszcze muszę powiedzieć tylko, że faktycznie jak gram na tym ukulele, to jestem obecny właśnie dokładnie w tej chwili i to na przykład widzę, że po takim 20-minutowym graniu na ukulele jestem dużo bardziej zrelaksowany po prostu, bo nic w tym momencie mnie nie bodźcuje dodatkowo. Czyli jak gram, to gram. I to się właśnie sprowadza do tej obecności w kontekście aktywności, które nie dają nam innego wyjścia, jak w 100% się skupić na tym, bo inaczej po prostu nie wyjdzie. Tak. I uważam, że to jest piękne i też... Do tego dochodzę często ostatnimi czasy, że nawet jeżeli to nie jest coś, co jest dla mnie jakoś szczególnie ekscytujące, że to ćwiczenie, ta aktywność nie musi być jakaś w ogóle wow, ale po jej wykonaniu czuję taką lekkość. Tak samo miałam właśnie ostatnio, kiedy byłam na nartach i były bardzo, bardzo trudne warunki. Ja wiedziałam, że jeżeli nie będę maksymalnie skupiona na każdym mięśniu w moim ciele, to po prostu się wywalę na tym i nie zjadę. I tak jakby robiąc to, nie myślałam sobie, ale super, męczę się na tym stoku, tylko potem po prostu czułam, że to mi dało tyle, co jakieś, nie wiem, cała przyspana noc, po prostu totalna regeneracja i polecam, naprawdę, polecam znaleźć sobie takie rzeczy. Wiesz, jakby też kraft w zasadzie w wersji papierowej powstał między innymi dlatego, żeby dać nam ten odpoczynek zwyczajnie, dlatego, że jak na przykład jestem w pociągu i siadam na kilka godzin do pociągu i wiem, że
Dobra, zwykle pracuję w pociągu akurat, ale jeżeli nie mam akurat czegoś do zrobienia na komputerze, to zdecydowanie... Albo się rozładuje komputer, nie ma ładowarki, to dokładnie, częściej się zdarza. Dokładnie, dokładnie, ale zdecydowanie jestem bliżej wybrania treści analogowej na papierze niż treści w komputerze. I staram się w ogóle wtedy telefon schować gdzieś bardzo głęboko, bo bardzo często też widzę w pociągach osoby, które czytają książkę, mają ją otwartą, ale co chwilę po prostu tak naprawdę są na telefonie. Mimo otwartej książki robią coś cały czas w telefonie i to jest dramat. To strasznie mocno bodźcuje. Jak jesteś na komputerze i coś czytasz, to też widzisz, że coś tam się pojawia na Facebooku, jakaś karta, coś, wiesz. No, tak się dzieje po prostu, więc wydaje mi się, że ta treść analogowa, ona jednak daje tobie takie poczucie obecności, że jesteś w tym miejscu. Jeżeli faktycznie sobie wyciszysz telefon, to ty skupisz na tym tekście, to jesteś w stanie się zdecydowanie bardziej zrelaksować po prostu, czytając treść analogową. Tym bardziej, że jakby przy wyborze papieru do krafta też dosyć długo to wybieraliśmy, żeby to odczucie magazynu było wielopoziomowe i jakby nie odbierasz go tylko wzrokiem, ale też dotykiem. Właśnie wiele osób nam zwraca uwagę na to, że jest cudowny w dotyku papier, on też bardzo fajnie pachnie. W ogóle czuć ten druk. Ja nie wiem czemu w ogóle tak się dzieje, ale ja mam jakiś taki pociąg do zapachu papieru. On mi się właśnie kojarzy z czymś takim wytwarzanym w sposób taki kraftowy w zasadzie, więc to jest przyjemne po prostu i to nas bodźcuje w pozytywny sposób, a nie w negatywny sposób, więc to jest fajne. No więc nie mogę Cię o to nie zapytać, bo z jednej strony zrównoważony rozwój, dbanie o planetę i magazyn drukowany. Jakby ja też go kupuję, też kupuję drukowane rzeczy, więc to nie jest absolutnie żadnego rodzaju zarzut, ale po prostu ciekawi mnie, jak Wy do tego podchodzicie. Jak się do tego, w jaki sposób przyczyniacie się do dbałości o planetę, jednocześnie drukując coś nowego i to jest w zgodzie z Wami i jakby jak to prezentujecie światu. O to mi chodzi. To znaczy tak. Kraft jest wydawany na papierze, który pochodzi w 100% ze zrównoważonych źródeł, także tutaj nie mam z tym żadnego problemu, dopóki nie przyczyniamy się powiedzmy do wycinki lasów, to jest to w porządku, bo absolutnie jest to papier, pochodzi z naturalnego surowca, natomiast mamy wszystkie certyfikaty, które są potrzebne i jakby mogę to ze spokojem ducha po prostu tworzyć i nie obawiać się o to, że faktycznie mamy fajne treści, które są pozytywne i sprzyjają gdzieś tam tej równowadze w wytwarzaniu, ale też też właśnie mamy po prostu wszystkie potrzebne certyfikaty, więc nie ma z tym żadnego problemu i też ja chyba nie chciałbym robić tylko i wyłącznie treści internetowych. Z tego powodu, że jakby dla mnie istotny jest właśnie powrót do papieru i do tych treści analogowych, dlatego że one, tak jak wspominałem wcześniej, one zupełnie inaczej bodźcują, tak właśnie pozytywnie dają taki relaks. Zresztą ja nawet widzę gdzieś tam po sobie, w jaki sposób śpię i jaką mam jakość snu po tym, jak przed snem siedzę na telefonie i sprawdzam jakieś tam rzeczy jeszcze, to w ogóle nie jest dobrze i budzę się zdecydowanie mniej wypoczęty i też mam problemy z zaśnięciem, a widzę jak to jest, jak czytam książkę, to po prostu, wiesz, jest moment i mówię, jestem bardzo śpiący, odkładam książkę i tak naprawdę śpię. Jest zupełnie inna jakość snu, kiedy czytamy treść analogową, jest zupełnie inna jakość snu, kiedy czytamy coś w wersji cyfrowej. Zresztą, wiesz, dzisiaj mam wrażenie, że jest tak, że ludzie lubią ten papier. Mimo wszystko. Mieliśmy taki moment, że był boom na e-booki i wszyscy nagle po prostu mieli Kindle albo jakiś inny e-book, którego ja nie jestem absolutnie przeciwnikiem, ale te poziomy sprzedaży e-booków spadły, a wzrósł poziom sprzedaży wydawnictw i to właśnie takich niszowych wydawnictw bardzo często, których ludzie gdzieś tam szukają, bo to jest jednak zupełnie inne doświadczenie, kiedy czytasz coś na e-booku, a zupełnie inne, kiedy masz w dłoni papier i ten szelest papieru, no, piękna sprawa, po prostu wiesz, i wzrok, i słuch, i dotyk, i zapach, więc tak naprawdę na wielu poziomach możesz doznawać po prostu tego czytania. Znaczy, ja się z Tobą w pełni zgadzam i
zadałam to pytanie dlatego, że sama też często jestem o to pytana w kontekście moich wyborów i nawet w kontekście codziennika, który wydałam. Tak, on też właśnie był z papieru z tych specjalnych upraw, czy też hodowli. Hodowli to chyba nie jest dobre słowo w kontekście papieru. I hodowla drzew. Tak, z hodowli drzew. No słuchaj, można do tego można podejść. Można powiedzieć hodowla drzew. Ja też właśnie wychodzę z takiego założenia, że okej, okay, jakby kwestia tych słów, czy też obrazów, które są w Twoim produkcie tutaj w krafcie, czy w codzienniku jest ważna, ale właśnie cała ta otoczka, całe to doświadczenie zmysłowe jest na tyle istotne, żeby to było w formie trójwymiarowej, fizycznej, że naprawdę wiele ten produkt, to narzędzie, ten produkt, to dzieło traci przez to, że jest właśnie wpakowane w ekran komputera i no, ja mam to samo właśnie jeśli chodzi o magazyny. W ogóle też lubię wiedzieć objętościowo, gdzie jestem w danym magazynie. Fajnie się kartkuje różnego rodzaju katalogi, natomiast no, przewijanie tego na iPadzie to w ogóle no, tak, to nie jest bardziej to samo. Nie możesz wracać sobie, że mogę porównać sobie coś, co jest na początku i na końcu i sobie po prostu przelatywać po tej treści. Tak? Co mówisz? Tym bardziej, jeżeli masz długi faktycznie tekst, to wiesz, mając magazyn, możesz sobie albo taką karteczką naklejaną zaznaczyć, w którym miejscu skończyłaś, albo wsadzić zakładkę, czy cokolwiek innego i do tego po prostu wracasz. Tak jak mówiłem wcześniej, bardzo często w internecie zaczynając długi materiał, po prostu czytasz kawałek, później ktoś zadzwoni, albo coś musisz zrobić innego, w międzyczasie już do tego nie wrócisz. Więc wydaje mi się, że to jest jakaś wartość, na pewno. Zresztą pozytywem Craftu na pewno jest to, że my nie mamy treści reklamowych praktycznie w Crafcie, więc tak naprawdę płacisz za 160 stron i dostajesz w zasadzie 160 stron, gdzie masz faktycznie mięso, content po prostu. A nie ulotki. Mocny. Tak, jakby też miałem trochę z tym problem zawsze, że wydaję powiedzmy 20 plus złotych na dany magazyn, a tam 80% treści to jest treść sponsorowana i tak naprawdę nie jestem w stanie z tego zdobyć jakiejś wiedzy, czy jakiejś informacji tak naprawdę, która byłaby faktycznie obiektywna. To jest dzisiaj trochę problem. I faktycznie tworzenie wydawnictwa w taki sposób, w jaki my do tego podchodzimy, czyli taki bezkompromisowy, to jest trudne dzisiaj. Natomiast jakby dlatego chcieliśmy to zrobić między innymi. Żeby pokazać sobie, że można w inny sposób trochę podchodzić do biznesu i skupiać się na wartościowym kontencie i też mamy nadzieję, że to po prostu, czy widzimy, że jest to doceniane i mam nadzieję, że będziemy mieli jakby grupę czytelników, która się będzie zwiększać cały czas. Jakby widzimy, że te nasze media społecznościowe i ta grupa czytelnicza cały czas rośnie, więc zainteresowanie tymi treściami jest i też wierzymy w to, że po prostu ta droga to jest dobra droga, bo też nie chcemy być kolejnym magazynem na rynku, który będzie skupiał się na treściach sponsorowanych w głównej mierze, a nie będzie dawał tak naprawdę wartościowego kontentu. No to nie jest właśnie tak, że odbiorcy i to przeróżnych treści są trochę zmęczeni tym, że już nie mogą ufać swoim ulubionym czy czasopismom, czy właśnie stronom, że ludzie zaczęli bardzo podważać wiarygodność tych mediów i ja też to widzę nawet właśnie po sobie, że dużo osób już szuka wszędzie treści sponsorowanych, jakby podejrzewa wielu twórców o to, że ich treści nie są autentyczne, tylko są po prostu kupione. I przez to też zniechęca się i podchodzi coraz bardziej sceptycznie do tego i jakby ludzie chyba lgną do tego, żeby mogli rzeczywiście z pełnym zaufaniem otworzyć jakiś produkt i wiedzą, że ci ludzie naprawdę to polecają. Oni mówią, że to się sprawdza, bo nie wiem, jak to wygląda w innych gestach, jakby nigdy też nie pracowałam w żadnym czasopiśmie. Oczywiście reklamy reklamami, ale chyba nie zdajemy sobie sprawy, że tak samo jak w sklepach na półkach są płatne miejsca na półkach, tak samo w magazynie to, że akurat polecany jest dany krem nawet wśród innych, wcale nie oznacza, że ten redaktor rzeczywiście go poleca, tylko możliwe, że ktoś po prostu to wykupił. Jest tak, że współprace komercyjne jakby są częścią powiedzmy tego biznesu, przynajmniej w naszym rozumieniu. My również współpracujemy z markami komercyjnie, natomiast ta współpraca... I to jest okej. Okay. Tak, wiesz, no jest to jakby jeden ze sposobów finansowania działania wydawnictwa. Takiego jak Craft. Natomiast to z jakiego założenia my wychodzimy, to jest to, że nie współpracujemy z markami, których my sami nie sprawdzimy wcześniej
i nie współpracujemy z markami, których produktów my nie znamy, czyli my jakby bardzo selektywnie podchodzimy w ogóle do współpracy z markami i też wiele marek, które chcą gdzieś tam działać z nami, się odzywają, ale my nie zawsze chcemy z tymi markami współpracować, bo to nie jest zgodne z gdzieś tam z ideami, które my chcemy głosić, to nie jest zgodne z naszymi wartościami. Więc absolutnie u nas też się zdarzają jakieś treści sponsorowane, ale z mojej perspektywy są po prostu fajne treści. Mhm. Dalej, wiesz, mamy z kimś współpracę komercyjną, ale tak naprawdę promujemy bardzo fajną ideę i promujemy bardzo fajny produkt, czy bardzo fajną usługę, która jest po prostu ciekawa jakby z mojej perspektywy. I ja jako potencjalny czytelnik też chciałbym jakby o tym wiedzieć. I wydaje mi się, że tworzymy produkt, który wyróżnia się tym, że jest po prostu taki true, taki prawdziwy, więc też nasi czytelnicy wydaje mi się, że mają do nas takie zaufanie, że jeżeli my coś polecamy, to to faktycznie jest sprawdzone, a nie rzucamy się na każdą po prostu współpracę komercyjną czy reklamową i będziemy dawali content, który jest zupełnie niespójny jakby z ideami magazynu i z jego treścią, więc te współprace, które się u nas pojawiają, komercyjne, one są faktycznie integralną częścią magazynu i one mają również bardzo dużą wartość. Zresztą jesteśmy w takiej dobie trochę content marketingu i to jest bardzo jakby istotna rzecz, żeby firmy chciały tworzyć ten content marketing. Nie zawsze wszyscy chcą i też bardzo często nie chcą, zwyczajnie dlatego, że to jest dużo pracy do wykonania, żeby stworzyć coś wartościowego. Poczekaj, bo chodzi o to, że nie jest to po prostu strona reklamowa, tylko na przykład artykuł poświęcony tematyce, tak, która jest związana z daną marką. Tak, i to wiesz, nie chodzi o tworzenie artykułu, gdzie my napiszemy, no nasze produkty są najlepsze i po prostu pójdźcie je, bo są super i właśnie mamy promocję, więc zachęcamy po prostu, nie? Zupełnie nie o to chodzi, jakby chodzi o to, żeby tworzyć coś eksperckiego, coś bardzo wartościowego dla czytelnika, co pozycjonuje tak naprawdę naszego partnera, z którym my współpracujemy jako eksperta w danej dziedzinie. Załóżmy, teraz mamy współpracę w wydaniu, które się ukaże za miesiąc z Janem Barbą, czyli z firmą, która tworzy kosmetyki naturalne, naprawdę super, super, super fajne. I oni dla nas po prostu stworzyli tekst, który pisze o tym, w jaki sposób nie dawać się nabierać na greenwashing, czyli na problem tego nazywania wszystkiego rzeczami eko i naturalnymi, tak, kiedy faktycznie tak nie jest. I to jest tekst, który będzie super istotny z perspektywy naszego czytelnika i my też byśmy chętnie go po prostu przeczytali. Ja na Barbę to pozycjonuję jako eksperta, bo są ekspertami w tej branży, więc jakby wszyscy na tym wygrywają i to jest super, bo nasz czytelnik dostaje wartościowy content, Jan Barba się pozycjonuje jako ekspert, my mamy bardzo fajny tekst dla naszego czytelnika, więc jest fajnie i to nie jest żadne oszukiwanie po prostu naszego czytelnika. Natomiast to jest win-win-win. Tak, win-win-win, natomiast moglibyśmy się godzić na współpracę, dwie strony kosztują tyle i tyle, proszę sobie napisać co bądź, jesteście super, my to tam trochę zredagujemy i leci weter po prostu. To absolutnie w ten sposób nie chcemy działać. Więc i też, bo to nie chodzi o to, żebyśmy teraz właśnie krytykowali jakiekolwiek współprace komercyjne, bo tak samo jak w świecie waszym, tak samo w świecie blogerskim to jest normalna rzecz i to nie próbujmy walczyć z tym, bo też jakby zarówno twórcy internetowi, jak i wydawnictwa są biznesami, które muszą zarabiać i takie to jest po prostu życie, ale fajnie jest. Znaczy, dla mnie to jest oczywiste i dla was też to jest oczywiste, tak, żeby działać w zgodzie ze sobą, ale właśnie, żeby też pokazywać czytelnikom, że naprawdę są ludzie, którzy tworzą w zgodzie z tym, w co wierzą, ze swoim jakimś tam podejściem do życia, ale jednocześnie umieją to w ciekawy sposób połączyć z biznesem i wtedy wszystkie strony mogą na tym skorzystać, bo też dużo osób wychodzi z założenia, że właśnie, żeby ktoś zyskał, to ktoś musi przegrać, no nie? To jest jakby to takie podejście, że ciągła walka, że jeżeli my na tym zarabiamy, to w takim razie ktoś jest oszukiwany. A wcale tak nie musi być, bo jak łączymy siły, to nagle każdy może mieć coś dla siebie i wtedy właśnie 2 plus 2 to 5. Wiesz, to kosztuje trochę więcej wysiłku, żeby wyprodukować dobry content, ale wydaje mi się, że po prostu warto. I to naprawdę się później przekłada na zaufanie też u naszych konsumentów zwyczajnie, bo firma, która tworzy marketing, który jest nastawiony na
hasła, działanie hasłami, jesteśmy eko, robimy w ogóle to w naturalny sposób, ale ktoś to sprawdzi i zweryfikuje i się okaże, że to jest trochę taki, wiesz, no, branie kogoś, robienie kogoś w konia, no to, to nie jest fajne i to po prostu, wiesz, łatwo można wykryć. A dzisiaj mamy też, mam wrażenie, trochę takich konsumentów, którzy faktycznie są świadomi i dokonują świadomych decyzji, ale mamy też dużą, coraz większą grupę takich, którzy chcą być świadomi, ale nie do końca wiedzą, w jaki sposób być świadomymi konsumentami i tak naprawdę... Czyli właśnie się budzą. Tak, budzą się, ale jeszcze łatwo ich po prostu nabrać właśnie takimi tanimi hasłami po prostu na etykietach danych produktów czy jakimiś kampaniami reklamowymi. Więc warto, żeby oni wiedzieli po prostu, w jaki sposób dokonywać tych decyzji zakupowych i w jaki sposób świadomie po prostu kupować, żeby robić coś fajnego. Bo też dzisiaj trochę modne jest być eko. Co jest bardzo fajną modą. Co jest bardzo fajną modą. Natomiast też musimy po prostu być czujni, dlatego że no, są firmy, które są nastawione na to, żeby tworzyć ekoprodukt, który wcale nie jest eko. Tak, i wtedy właśnie pojawia się ten ekonsumpcjonizm, że właśnie tak, jesteśmy eko, ale kupujemy 10 rzeczy, które nam są w ogóle niepotrzebne, zaśmiecając ten świat jeszcze bardziej, ale pod wielkim szyldem, że to jest biodegradowalne. A o biodegradowalnych rzeczach też można popowiadać. Ja się ostatnio dowiedziałam, że wiele tych surowców, które rzekomo mają nadawać się do kompostu, tak naprawdę zawierają mikroplastik, który jest bardzo, bardzo szkodliwy dla planety, więc wszędzie, gdzie się tam nie zajrzy, to ktoś próbuje pokombinować. Także czasem warto wrócić do takich prostych rzeczy, jak na przykład drewno czy papier i przynajmniej wiemy, że nie ma tam jakichś ekologicznych, w cudzysłowie, dodatków. Dokładnie. Jestem ciekawa, czy wasi czytelnicy, nie wiem, czy w ogóle macie takie informacje, czy to są właśnie bardziej osoby, które są już świadome, czy bardziej te budzące się, które szukają informacji? I jakby jeszcze poszerzając to pytanie, czy wy w ogóle też celujecie w jakiś sposób do ludzi, którzy kompletnie nie są z tego świata, ale chcecie ich zachęcić czymś, co znajduje się w środku? Bardzo dobre pytanie. Dzięki. Ja muszę powiedzieć, że tak naprawdę ciężko jest stwierdzić w 100%, czy nasza grupa docelowa, czy nasi czytelnicy to są osoby, które już są świadome. Wydaje mi się, że to są osoby, które szukają świadomości i one są i już świadome i szukają dalej jakichś informacji, jakby chcą po prostu interesować się i interesują się tą tematyką. Albo to są osoby, które jakby budzą się i wiedzą, że coś trzeba zrobić, ale tak naprawdę nie wiemy co i jakby interesują się tym po prostu. Poza tym jest jeszcze trzecia grupa docelowa, która tak naprawdę interesuje się w jakiś sposób sztuką czy architekturą w takim ujęciu zrównoważonym i powiedzmy, że w ogóle świadomość to jest coś, czego nie do końca szukają, ale znajdują to też w krafcie i dopiero wtedy jakby się na to otwierają. Bo jakby Craft jest magazynem, w którym jest bardzo dużo zdjęć autorskich, bardzo fajnych sesji zdjęciowych też, informacji i tekstów dotyczących architektury zrównoważonej, więc można po prostu też szukać jakby takich tematów u nas w magazynie, a też przy okazji gdzieś tam dowiadywać się o tych świadomych zakupach i o rzeczach związanych z taką filozofią less waste, slow i tak dalej. Więc tak naprawdę odpowiadając na twoje pytanie, ja nie mogę stwierdzić jakby z pewnością, że to są osoby, które są w pełni świadome, jeżeli chodzi o zakupy, ale na pewno ten temat jest dla nich interesujący i dlatego też sięgają po Craft, bo to nie jest magazyn tani i na pewno nie można powiedzieć, że to jest tani magazyn, on kosztuje 30 zł. Ale jest kwartalnikiem. Jest kwartalnikiem, więc jakby ja wychodzę z tego założenia, że to jest 10 zł miesięcznie po prostu, więc to nie jest wiele. Natomiast jakby nie ma takiej możliwości, żeby tworzyć taki magazyn za mniej niż 30 zł, dlatego że to jest magicznym sposobem się znalazł tutaj Craft, więc to jest naprawdę gruby magazyn, w którym w zasadzie nie ma reklam i treści sponsorowanych, więc naprawdę to jest 160 stron wiedzy, mięsa po prostu i pracy dziennikarskiej. Więc wydaje mi się, że ta cena jest po prostu adekwatna jak najbardziej. Bo jestem ciekawa, tak myśląc z perspektywy naszych słuchaczy, dla osób, które na przykład
nie siedzą w tym świecie zrównoważonej, bo to jest bardzo trudne słowo, zrównoważonej produkcji, mogą powiedzieć, że nie wiem, czy ja w ogóle znajdę coś dla siebie w tym magazynie, czy to nie jest tak dla wtajemniczonych. Mhm. Że to już jest na tyle wysoki poziom zaawansowania, że ktoś to dopiero zaczyna interesować się, powiedzmy, właśnie rzemiosłem czy takimi rzeczami bardziej uważnymi zakupami, że to będzie czarna magia dla takich ludzi. To jest mimo wszystko magazyn lifestyle'owy, mimo że on podnosi jakby ważne tematy. To jest magazyn lifestyle'owy i to jest magazyn dla wszystkich tak naprawdę, więc jeżeli powiedzmy czujesz, że gdzieś tam nie miałeś wcześniej, czy nie miałaś takiego zetknięcia, styczności ze światem less waste'u, czy takich filozofii związanych z powolnym życiem, to absolutnie po prostu skosztuj i sprawdź, czy to tobie odpowiada, bo to też chyba nie jest magazyn dla wszystkich, ale to jest magazyn dla wszystkich osób, które gdzieś tam szukają tej równowagi ogólnie w swoim życiu. A wydaje mi się, że coraz większa rzesza po prostu takich osób i też przepracowanie to jest coś, co nam bardzo, bardzo doskwiera i taki brak balansu po prostu w życiu, więc wydaje mi się, że treści Craftu są jakby dedykowane do sporej jednak liczby osób, które jakby nie tylko wywodzą się powiedzmy ze świata eko, czy less waste'u, czy z filozofii slow. Ale przecież bardziej mi chodzi odwrotnie, że właśnie osoby, które czują klimat eko odpowiedzialny, ale na przykład myślą sobie, dobra, to jest dużo artykułów o różnego rodzaju surowcach, czy o właśnie o jakichś, teraz upraszczam, o jakichś meblach, albo właśnie o architekturze, czy też właśnie dla osób z tej strony spektrum te treści związane ze sztuką są przystępne, twoim zdaniem? Tak, one są pisane też takim językiem, żeby był przystępny dla wszystkich tak naprawdę. Jeżeli mamy artykuł poświęcony architekturze, to nie jest to artykuł, który będzie interesujący tylko i wyłącznie z perspektywy architekta czy osoby, która się zajmuje architekturą, ale tak naprawdę dla każdego to jest coś interesujące. Jeżeli jesteś osobą otwartą, która gdzieś tam nie zamyka się bardzo mocno w danej dziedzinie, to myślę, że to będzie interesujące. I też taki mamy feedback, gdzie dostajemy po prostu informacje od czytelników, że wow, nie wiedziałem, że na przykład coś tam związanego ze... Super artykuł o miedzi. Tak, dokładnie o tym mówię. Jakby ja sam gdzieś tam wielu rzeczy nie wiedziałem i wielu rzeczy się dowiaduję jakby dlatego, że te teksty są pisane po prostu przez osoby, które są fachowcami w danej dziedzinie. Znaczy, myślę, że to jest w ogóle super, sorry, weszłam ci znowu w słowo, ale naprawdę ja myślę, że często kluczem przy tworzeniu dla ludzi jest tak naprawdę tworzenie dla siebie. I też się mówi oczywiście, że w biznesie najlepiej, jeżeli twój produkt odpowiada twojej potrzebie, która jest niespełniona przez inny produkt. Tak właśnie porównując się znowu, też właśnie zawsze, jak zakładałam kanał, jak miałam tam 16 lat, to myślałam sobie, że nie ma kanału w sumie w Polsce, który chciałabym oglądać. I najzwyczajniej w świecie to była pierwsza moja myśl. Chcę stworzyć coś, czego nie ma na polskim rynku, bo nie mam czego oglądać. To nie znaczy wtedy, że oglądam swoje filmy, ale taki był mój proces myślowy. I tak samo właśnie u Was, mimo że mamy ten zalew informacji i mamy w czym wybierać, jeśli chodzi o różnego rodzaju magazyny, to Wy stworzyliście coś, co sami chętnie byście czytali, co czytacie i co też poszerza Waszą wiedzę. Więc nawet nie jest tak, że Wy jesteście też ekspertami, więc tylko przelewacie to na papier, tylko możecie też się uczyć ze swoim odbiorcą. W ogóle tworzenie magazynu to jest cudowna rzecz, polecam po prostu wszystkim, bo z jednej strony tak naprawdę stworzyliśmy z Maliką produkt, który sami byśmy chcieli kupować i sami byśmy chcieli czytać, ale druga rzecz jest taka, że my poznajemy masę wartościowych ludzi po prostu przy tworzeniu tego magazynu i to jest absolutnie cudowne, że mamy styczność naprawdę z rzemieślnikami, z osobami, które tworzą, z edukatorami, z autorami książek i to jest super. Bo faktycznie jakby weszliśmy w temat bardzo głęboko i widzimy, że to jest bardzo, bardzo wdzięczna praca tak naprawdę. Tworzenie takiego dziennikarstwa na dobrym poziomie to jest coś absolutnie fajnego i wydaje mi się, że to jest to, co chcę robić po prostu. To takie ostatnie zagadnienie właśnie w kontekście tego, że weszliście w ten świat, ale w Polsce, czyli bardzo też
staracie się i, no i realizujecie to, działacie lokalnie, mówicie o wypadach gdzieś w dzicz właśnie w Polsce, czy działacie z rzemieślnikami głównie, bo nie tylko. No, wiem, że też mieliście jakieś wywiady zagraniczne. Dlaczego właśnie ta lokalność? Bo trzeba się wspierać zwyczajnie, jakby wiesz, z mojego punktu widzenia po prostu mamy na polskim rynku bardzo wiele fajnych rozwiązań, bardzo wiele fajnych usług i bardzo wiele fajnych produktów, których my nie doceniamy, bo patrzymy po prostu na zachód albo na wschód. A wydaje mi się, że naprawdę mamy tutaj całkiem fajny rynek i jeżeli chodzi o architekturę, to jest coraz ciekawiej, jeżeli chodzi o ten świat taki less waste'owy czy powiedzmy zrównoważony, jest coraz ciekawiej i oczywiście my nie piszemy tylko o polskich rzeczach, absolutnie. Też na przykład w wydaniu marcowym się pojawi reportaż z Mongolii, z podróży po Mongolii, więc takie rzeczy też się pojawiają. My też piszemy o rozwiązaniach z zagranicy, które można zaimplementować na nasz rynek, ale jednak skupiamy się na tej lokalności, bo mamy wrażenie, że zależy nam na tym, żeby się wspierać wzajemnie, powiedzmy, w tym kręgu w Polsce. Jakby ta lokalność z naszego punktu widzenia jest istotna, żeby wspierać polski rynek, polskie produkty i też ja nie uważam, żeby one były gorsze z jakiegoś powodu, dlatego że one są polskie. Takie przeświadczenie, mam wrażenie. Nie mówię, że tak jest, mamy tylko, trochę że taką, czasami wiesz, tak mamy taką trochę mentalność, ale to wydaje mi się, że to ma swoje korzenie po prostu w przeszłości, że my też zawsze myśleliśmy, że niemieckie to dobre i mocne. Jak teraz na przykład ja byłem w Wietnamie, to z kolei w Wietnamie wszystko, co amerykańskie, to jest dobre. Tam mają po prostu masę amerykańskich produktów, bo mówi się, że amerykańskie to jest solidne. U nas się mówiło, że niemieckie to jest solidne. A to jest mega ciekawe, jakbym w życiu nie powiedziała, że amerykańskie jest solidne. Teraz sobie wyobrażam scenę z filmu, że ktoś próbuje uderzyć w ścianę i robi dziurę. Nie do końca bym tak powiedział, natomiast widać na przykład w Wietnamie, że tam bardzo wiele rzeczy mają, po prostu jest napisane made in USA i wiesz, i dla nich to jest, że super, że amerykańskie właśnie, nie? U nas tak było podobnie z produktami niemieckimi, że one są niezawodne. Do tej pory też to zostało. Tak. Natomiast wydaje mi się, że absolutnie my nie powinniśmy podchodzić do polskich produktów z jakimkolwiek kompleksem, bo uważam, że mamy bardzo dużą siłę w wytwarzaniu. Jest coraz większa tak naprawdę rzesza takich rzemieślników, którzy wytwarzają rzeczy, które sprzedają się na całym świecie. Więc absolutnie jestem za tym, żeby się wzajemnie wspierać. I też wydaje mi się, że jest wielu wartościowych twórców, którzy nie do końca wiedzą, w jaki sposób siebie wypromować, więc też my chcemy o takich twórcach pisać po prostu i pomagać im, powiedzmy, wyjść na tą szerszą wodę, ponieważ mają bardzo wartościowy produkt czy bardzo wartościową usługę i też wydaje nam się, że byłoby fajnie, gdyby to w jakiś sposób było szeroko, powiedzmy, dostępne. Też właśnie dwie rzeczy mi się skojarzyły. Po pierwsze, też wiele z nas chciałoby czerpać z tej polskości, na przykład pod kątem narzekamy, że jest coraz mniej piekarni, ale mimo wszystko kupujemy chleb w supermarkecie, zamiast wspierać tych naszych rzemieślników, którzy najzwyczajniej w świecie no, nie są w stanie się przebić w porównaniu z tym zalewem właśnie tańszych, masowych rozwiązań przez różne sieciowe firmy. To jest pierwsze takie skojarzenie, które mi wpadło do głowy. Natomiast druga kwestia jest też taka, że jeżeli właśnie podchodzimy pod kątem dbania o środowisko do naszych wyborów, to na logikę, tak, jeżeli coś przyjechało z Polski do Polski, to jest to już na start o wiele bardziej ekologiczne, jeżeli chodzi o ten impact, jaki to ma na nasze otoczenie i na planetę. Bo nawet jeżeli sobie sprowadzimy jakieś najbardziej nowoczesne, ekologiczne rozwiązanie, ono przyjechało zza oceanu, no to myślę, że po drodze trochę punktów nieekologicznych nazbierało. Także też myślę, fajnie na to spojrzeć z takiej szerszej perspektywy. Tak, podoba mi się to, co mówisz, bo akurat na temat śladu węglowego piszemy w marcowym wydaniu, które się ukaże za miesiąc, natomiast o wypiekaniu chleba mamy w tym wydaniu, które tutaj leży, czyli w wydaniu grudniowym. Więc jakby mamy w Polsce, mam wrażenie, takie zawody, na które jest miejsce, żeby po prostu robić je w sposób bardziej kraftowy i faktycznie, no właśnie jeżeli chodzi o piekarnię, to teraz widzę też, że
otwiera się więcej takich piekarni właśnie kraftowych, gdzie po prostu chleb kosztuje trochę więcej, ale on faktycznie w smaku różni się od tego, co mamy dostępne po prostu w takich masowych piekarniach, że tak bym powiedział, gdzie po prostu jednak jest nastawienie na to, żeby ten chleb był jak najbardziej przystępny cenowo, a jego jakość jednak trochę pozostawia po prostu do życzenia. Więc wydaje mi się, że jest wiele takich zawodów, gdzie my po prostu możemy tworzyć wartościowy produkt bardzo, który będzie trochę droższy, ale jednak będzie miał zupełnie inną jakość. Nawet muszę powiedzieć, że pierwszy raz z taką piekarnią kraftową kilka ładnych lat temu się zetknąłem, jak byłem na Islandii. W Reykjaviku tam była taka super, super piekarnia, gdzie jak zjadłem bagietkę, to po prostu zakochałem się i w ogóle wtedy powiedziałem, że kurczę, otwieram taką piekarnię w Polsce. Oczywiście nie otworzyłem, ale... Wszystko przed tobą. Tak, ale to jest w ogóle, to jest bardzo fajna sprawa i to właśnie w łatwy sposób pokazuje, że nawet jeżeli coś jest trochę droższe i ta bagietka była trochę droższa, ale ona po prostu była tak fantastycznie smaczna i było czuć, że jest z dobrych składników zrobiona, że warto po prostu za to zapłacić trochę więcej. No, analogiczna sytuacja do tych t-shirtów. Dokładnie. Tak, tak. To na koniec, jak już mamy kraft tutaj, powiedz, gdzie można go kupić i wiem, że można go też prenumerować. Tak, prenumerować można go w zasadzie od tygodnia, bo my w zeszłym tygodniu otworzyliśmy sklep internetowy na stronie www.sklep.kraftmagazyn.pl. Podlinkujemy to, bo to jest bardzo długi link. Super, super. Tam można sobie zamówić kraft albo pojedynczy egzemplarz, albo archiwalny, bo też dużo tak naprawdę mieliśmy zapytań o archiwalne wydania, bo mam wrażenie, że ten kraft ma trochę też taką wartość dla niektórych może kolekcjonerską. Ja sam na przykład niektóre magazyny, które sobie kupowałem dzisiaj, się cieszę, że miałem pierwszy numer, czy że mam pierwszy numer tego magazynu, bo on jest bardzo ładny i też bardzo estetycznie wydany, więc też pierwszy nasz numer wrześniowy jeszcze można dostać na naszym sklepie internetowym. To jest super, bo mnie też o to pyta dużo osób, ponieważ moje, no to ty to wiesz, no może nie wszyscy wiedzą, że tam moje jakieś... Małe artykuły zostały też opublikowane. Nie takie małe. Słuchaj, nie byłeś taka skromna. Nawet na dwie strony. Mogę nawet spróbować go znaleźć, chociaż on tutaj gdzieś był. Zresztą może nie będę to teraz tracić czasu, ale na pewno właśnie dużo osób pytało o to, czy można jeszcze dostać te archiwalne treści, tak. Po prostu, żeby do nich wrócić. A to, co moim zdaniem jest super, to, że właśnie to nie jest magazyn, który musisz przeczytać w dzień wydania, dlatego że mówi o aktualnych jakichś nowinkach czy plotkach, czy też, oczywiście też nie umniejszając takim treściom, one też mają miejsce w świecie i na półce, ale ja wiem, że tak jak tutaj jeszcze bardzo wielu rzeczy z tego numeru nie przeczytałam, a to jest numer grudniowy, mamy teraz luty, kiedy to nagrywamy, to ja wiem, że one się nie przedawniły, tak? Dokładnie, te treści kraftu, one się nie dezaktualizują zbyt szybko, więc wydaje mi się, że powrót do archiwalnych wydań jak najbardziej jest dobrym pomysłem. I poza jakby dostępnością przez internet na sklepie internetowym, to można nas kupić również stacjonarnie. Jesteśmy we wszystkich Empikach w Polsce, jesteśmy w salonach InMedio i salonach Relay, ale też w księgarniach takich mniejszych, takich bardziej niszowych, powiedzmy, również w concept store'ach, w tych większych miastach. Natomiast pierwsze dni po otwarciu sklepu internetowego też mi pokazały, że jest duże zainteresowanie kraftem w mniejszych miejscowościach, gdzie po prostu magazyn nie jest dostępny, ponieważ nie ma w nich Empiku, czy InMedio, czy też Relaya i też magazyn jest zamawiany po prostu bezpośrednio do tych miejscowości, więc się cieszę, że jesteśmy czytani jakby nie tylko w dużych miastach, to też dla nas wiele znaczy. Zresztą jeszcze tylko chciałem krótko powiedzieć, że jakby poza samym magazynem w wersji drukowanej też mamy stronę internetową, o którą pięknie poproszę o podlinkowanie. Oczywiście. Że też tam wrzucamy treści, które są powiedzmy troszkę lżejsze i trochę krótsze, które są dostosowane powiedzmy do internetu, tak żebyśmy mogli szybko jakiś artykuł czy jakiegoś newsa fajnego branżowego sobie przeczytać. Mamy też media społecznościowe, czyli Facebook i Instagram, na których też publikujemy teksty krótsze, czy zdjęcia, czy dajemy linki do naszej strony www, ale też ruszamy z podcastem. Myślę, że w ciągu 2 tygodni już powinien pierwszy podcast się pojawić, więc też tym kanałem będziemy chcieli szerzyć po prostu wiedzę o polskim krafcie i o takim życiu zrównoważonym.
No, ja bardzo, bardzo Wam kibicuję i dziękuję Tobie za rozmowę i trzymam kciuki za Was, bo cieszę się, że miałam przyjemność Was poznać na samym początku tak naprawdę tej drogi i widzę, jak świetnie się rozwijacie i wierzę, że wiele osób, które szukało tego typu treści, zobaczy, że one są. Ja mam też taką nadzieję i w ogóle jestem bardzo wdzięczny i zadowolony, że mogłem tutaj u Ciebie dzisiaj wystąpić. I też mam nadzieję, że będziemy dalej działać i jeszcze nie jeden artykuł też dla Kraftu wyprodukujesz, bo masz wiele do powiedzenia również. Jakby nie tylko zadajesz pytania, ale też odpowiadasz na te pytania, więc super, że możemy razem działać. Bardzo dziękuję. Wszystkiego dobrego, do usłyszenia. Dzięki. Hej. Dziękuję Wam bardzo za wysłuchanie tego odcinka. Jak zawsze przypominam, że podcast ukazuje się w każdy poniedziałek o 7 rano na dobry początek tygodnia i możecie go posłuchać na Spotify, na iTunesie oraz na YouTubie. Zapraszam też serdecznie na Instagrama Karolina Sobańska Podcast, bo tam informuję Was o tym, kto jest gościem podcastu. Czasami możecie zadać moim gościom pytania i jest to też fajna przestrzeń, żeby sobie rozmawiać i dyskutować na tematy podcastowe. I to samo tyczy się YouTube'a, bo tam w komentarzach też oczywiście czekam na Wasze wrażenia. A jeżeli mówimy o opiniach, to jeśli słuchacie mnie na iTunesie, w aplikacji podcasty, czy na komputerach, czy na iPhone'ach, to będzie mi bardzo, bardzo miło, jeżeli wystawicie podcastowi opinie, recenzje, możecie tam dać mu odpowiednią ilość gwiazdek, zostawić kilka słów od siebie. Jest to dla mnie bardzo cenne, ponieważ dzięki temu podcast jest promowany i trafia do większego grona odbiorców, a wierzę w to, że jeżeli podoba Wam się coś, to chcecie dzielić się tym z innymi. Także mi będzie bardzo miło. Dziękuję Wam jeszcze raz za wysłuchanie tego odcinka i zapraszam Was serdecznie już za tydzień. Do usłyszenia. Cześć!